Hej, witajcie moi drodzy, ja jestem Aragor, a to jest kolejny odcinek z Doki Doki, klub literacki. Tak jak pamiętacie, ostatnio mieliśmy nieprzyjemną sytuację, że spotkaliśmy Sayuri w swoim domu. Dowiedzieliśmy się, że ma depresję i że nie wie, co ma zrobić ze swoimi uczuciami. Tak naprawdę jej w ogóle nie zna. Jedynie, co czuje, to ból. Zaskakujące, nie sądzicie? No ale cóż, my wcześniej wybraliśmy odpowiedź, że spędzimy ten czas z Yuri. I mimo, że nadal sądzę, że powinniśmy dużo spędzać czasu z Yuri, bo to jakby w jej stronę idziemy, to coraz bardziej mi robi się smutno na myśl o Sayuri. I z chęcią naprawiłbym parę błędów. I chociaż ten weekend spędził z nią, sądzę, że Yuri by zrozumiała to. Mimo, że nawet Monika nas ostrzegała, że Yuri bardziej by to odczuwała i książki są tylko półśrodkiem na jej samotność. To jakoś takie spędzony weekend z naszą sąsiadką byłby najlepszy. No ale cóż, nic nie zrobimy. Mam nadzieję, że moja postać nie będzie załamana i spędzi mile ten czas z Yuri. A więc lecimy. Ale trudno mi się na tym skupić, wiedząc, że Yuri ma niedługo do mnie przyjść. No tak, no nie możemy do końca właśnie, chyba nasza postać ma zagwozdkę. O kim myśleć? O Yuri czy o naszej sąsiadce? Myślę, że Sayuri, ma rację. Nie powinien się tak martwić, a jutro z pewnością będziemy się świetnie bawić. Właśnie, cały festyn spędzimy właśnie z nią i nawet jeśli nas Yuri poprosi o wspólne spędzenie czasu na festiwalu, sądzę, że pójdziemy ze Sayuri. Tego chyba nie zmienię. Powinienem się skupić na tym, co czeka mnie w przyszłości. Kiedy zbliżam się do domu, zauważam, że coś na moment wprawia mnie w panikę. Yuri? Dzięki Bogu, jesteś trochę za wcześnie. Wybacz, że nie było mi jeszcze w domu. Długo na mnie czekałaś? Nie, dopiero co tu dotarłam. Oby. Jak ty fajnie wyglądasz. Cudny sweterek. Bardzo się dziwiłam, kiedy nikt nie zareagował na dzwonek. Zawsze mogłam ci wysłać wiadomość. Gdybym wiedział, pośpieszyłbym się z powrotem do domu. A chyba masz rację. Nie pomyślałam o tym z jakiegoś powodu, bo za bardzo myślałaś o czasie spędzonym ze mną, tak? Już tak dopowiadam sobie, że na moją korzyść jakieś rzeczy, ale sądzę, że tak jest. Większość ludzi nie miałaby problemu z pamiętaniem o tym, ale postanawiam to zignorować. W każdym razie, chodźmy do środka. Widzę, że przyniosłeś ze sobą sporo rzeczy. Zgadza się? Dałeś radę ze znalezieniem wszystkiego, co prosiłam? Ta, raczej wszystko. Przynajmniej tak mi się wydaje. Na pewno pamiętałeś o wszystkim, co ważne. To jest mój pokój. Czekajcie, chcę skomentować. Typowo dla Japonii, przynajmniej tak jak mówię, w anime szafa. Dużo książek. Pewnie mangi i gry. Okej. Konsola jest, komputer. Łóżko dwuosobowe, to jest zaskakujące. No ale okej. Prowadzę Yuri do swojego pokoju. Pierwsze co robi, to rozgląda się po nim, wprawiając mnie w zakłopotanie. Nie bój się, ja to samo zrobiłem. No, widzisz Yuri? A to rzadko u chłopaka się zdarzy, że był porządek. Pokoju. Jedynie, że... A nie, nasza postać sama mówiła, że musi posprzątać. No tak, to wszystko dzięki tobie, że przyszłaś. Bardzo uprzejmie z twojej strony. Wstydziłbym się gościć cię za bałaganiony pokój. Szczerze mówiąc, ja też. U mnie też zawsze był porządek. W takich sytuacjach, jak ktoś przyjeżdżał. Cóż, lubię sprzątać, a to byś mi pomogła? To by było miłe. No proszę, no. Możliwe. Łapiąc ją za nadgarstek, powstrzymuje Yuri od otwarcia jednej z szuflad mojego biurka. Nie wiem, co ci przyszło do głowy, ale tam są tylko mangi. Wybacz, nie myślałam, co robię. Tylko się zamyśliłam. Nic się nie stało. Puszczam nadgarstek Yuri, kładzie swoją rękę na kolanach, jakby chciał. Chcąc się upewnić, że znowu się nie zapomni. Więc to może zaczniemy? Tak,
Cóż, mam zaplanowane parę rzeczy, w których byłbyś pomocny. Dekoracje inne wzbogacacze atmosfery. Czyli? O czym mi mówisz? Nastrojowe światła, świeczki zapachowe. Jeśli festiwal ma być na dworze, a nie w klasach, to chyba świeczki zapachowe to tak trochę durny pomysł. Chociaż światełka są spoko. Nie wiedziałem, że aż tak o wszystko zadbasz. Oczywiście, że tak. Chcę, żeby nasi goście poczuli się jak w najodległym miejscu. Okej, pomimo tego, że wielu przyjdzie do nas wyłącznie z ciekawości. No właśnie, musicie ich zaciekawić, żeby do was przyszli. To jest normalne chyba. No i dla babeczek, właśnie, to jest najważniejsze. W końcu ja też sprzedałam swoją duszę za babeczki. I zrobiłbym to znowu. To świetnie, łatwo zapomnieć, jak bardzo intensywną osobą jesteś. Intensywną? Najłatwiej określić. Nie, to chyba nic złego. No proszę, ulżyło mi. Nawet ucieszyło mi, widzisz, zakłopotałeś trochę naszą Yuri. No właśnie, odstresuj się. Chciałam ich użyć na naszym przedstawieniu. Yuri przeszukuje swoją torbę, wyciąga parę świeczek i jakiś drewniany obiekt w kształcie cylindra. Po drodze kupiłem parę rzeczy, więc mam je w torbie. Myślałem, żeby okleić okna czarnym papierem i użyć świeczek do rozświetlenia pokoju. Jeśli chcesz teraz wieszać czarny papier mi na oknie i świeczki zapachowe rozpalić mi w pokoju, to tak to będzie nastrojowo i romantycznie, sądzę. A to chyba... Nie wiem, czy do tego dążysz do końca, Yuri. Tak, z pewnością. A to drewniane, to do czego, no? Dyfuzor olejków eterycznych. Aromaterapią. Więc to zaskakujesz mnie coraz bardziej, Yuri, intrygujesz. Wyjaśnisz mi to? To jedna z moich ulubionych metod na zainicjowanie pozytywnej atmosfery. Zrób to w tym pokoju, proszę. Mroczna. Lubi horrory. Manipulować nastrojem. No, nie mówcie, że akurat Yuri jest tą jedną z ciekawszych osób w tym klubie. Relaks, romans, refleksja. Romans. Te słowo jest ważne dla nas. Jak magia. Yuri bierze cylinder i wciska guzik spodu. Po chwili wydobyła się z niego mała mgiełka. Jaki nastrój ma wprowadzać ten zapach? To lejek o zapachu jaśminu. Ma słodki, kwiatowy zapach, prawda? Wybrałam ten zapach, ponieważ pomaga na osiągnąć coś więcej niż odprężenie. Jaśmin pobudza twoje emocje i pomaga im łatwiej przepływać przez twoje ciało. Dobrze, zaczyna robić się ci ciepło, a twoje serce zaczyna bić szybciej. Czy nie uważasz, że to perfekcyjne warunki do czytania wierszy? Nie, to są perfekcyjne warunki do spędzenia wspólnie miłego czasu z chłopakiem, moim zdaniem. Ale ty wiesz o tym dużo więcej niż ja, więc ufam ci w tym względzie. Ponownie sięga do torby i wyjmuje z niej parę szpul i grubą wstęgę. A to do czego? Cóż, kupiłem papier do origami, jak prosiłam? A ja kupiłem, dobrze. Jak to nie będziemy? Kupiliśmy papier do origami i nie będziemy składać origami? Trochę bez sensu. Stu karteczek takich. Zawiesić je przy wejściu do klasy.
A, czyli mamy to w klasie, dobra, to nie jest na zewnątrz festiwal, tylko w klasach, dobra. Dzięki temu uda nam się stworzyć kurtynę prowadzącą do środka. Czy to nie byłoby piękne? Przyciągałoby to też wzrok przechodzących ludzi, może nawet niektórzy zachęceni do zobaczenia, co jest w środku. Bardzo kreatywny pomysł, no, bardzo. Tak sądzimy, Yuri. Nie zawstydzajcie, proszę cię. Yuri rechocze, a jej policzki się czerwienią. Czy to tylko ja, czy gdy jesteśmy tylko we dwoje, to jest bardziej zrelaksowane niż zazwyczaj? Albo może to z powodu tego, jak bardzo jest podekscytowana, robiąc coś, co lubi? Weźmy marker i co możemy? Pomogę ci, jak tylko skończę, ciąć wstęgi. Sięgając na podłogę, oboje zabieramy się do roboty. Ostrożnie piszę przeróżne słowa na każdej z kartek, robiąc co mogę, żeby wyglądało ładnie. Rytnie długą wstęgę na odpowiednie mniejsze kawałki. Czy to jest mądry sposób, żebyśmy oboje pisali coś na kartkach? Yuri ma beznadziejny charakter pisma, ja również, więc to jest zły pomysł. Następnie sięga do swojej torby i wyciąga z niej nożyczki. Nie nóż! Yuri, po co ci nóż? Tylko pamiętaj, wszyscy wiedzą, że u mnie jesteś, więc niczego nie próbuj. Na srebrnym uchwycie daje się zauważyć różne wzory. Samo strzeg delikatnie mieni się błękitem. Niecodzienny nóż wygląda bardzo ciekawie. Interesuje się nożami? Nieśmielona Yuri odwraca wzrok. Pomyślisz, że to dziwne? No trudno, już pomyślałem. Yuri, cokolwiek by to nie było, nie mam powodu, by cię oceniać. Co kto lubi, prawda? Obiecujesz, że się nie przestraszysz? Ja się przestraszę. W porządku. Prawda jest taka, że lubię noże. Mówiłem, że dziwne kobiety, niecodzienne, zaskakujące są bardzo ciekawe. Ale kobieta lubiąca noże to jest coś niebezpiecznego, moi drodzy. Są bardzo śliczne. Noże są bardzo śliczne. Ja rozumiem, że facet na przykład jest zajarany jakimiś nożami, że ma motylkowe jakieś tam różne składane i dba o to, kolekcjonuje, ale nie określiłby chyba mianem, że noże są bardzo śliczne. Chociaż mogę się mylić. Nie wiem dlaczego, może dzięki kompozycji rzemiosła i poczucia zagrożenia. Co ja wygaduję? Proszę, nie pomyśl, że jestem dziwna. Śmieje się ze mnie. Nie, nie z ciebie, po prostu zapewne jest to, jak nerwowo podchodzisz do wyznawania takich rzeczy. Cóż. Ciekawe zainteresowanie, muszę przyznać, ale nawet to do ciebie pasuje. Zatem to naprawdę fajnie wyglądający nóż, nie powiem. Yuri znowu się uspokaja. Chciałbyś potrzymać? Pewnie, chętnie go obejrzę. Yuri ostrożnie wręcza mi nóż, zwracając uchwyt w moją stronę. Łapię za niego i obracam nóż w dłoniach. Wydaje się ciężki i bardzo wytrzymały. Skąd wytrzasnęłaś takie cacko? Ciekawe jego ostrości dotykam jego czubek palcem wskazujących. Dlaczego to zrobiłeś? Nie miałem pojęcia, że będzie aż tak ostry. Ledwo go dotknąłem. Tknąłem. Powinnam ci ostrzec. Ten nóż jest niewyobrażalnie ostry. Może przeciąć skórę? Tak jakby to był papier. Mała kropelka krwi wypływa z mojego palca. Yuri łapie mnie za rękę i przygląda się jej bliżej. Patruje się i zauważa, że rozmiar, że ma zamiar coś zrobić. Jeśli chcesz, pójdę go przemyć. Bez ostrzeżenia Yuri wsadza mój palec do ust i liże ranę. Myślę, jak to skomentować, ale trochę brak mi słów. Poza tym, że jest to urocze, to nie mam nic więcej do powiedzenia, ale poproszę o animację tego, jak to robi. Proszę. Czuję, jaki język porusza się po mojej ranie. Nie wiedząc, jak zareagować, zabieram rękę. Czemu zabrałeś? Ej, to było ciekawe. Yuri spuszcza głowę, a jej twarz zalewa się czerwienią. Yuri? To był najbardziej zawstydzająca rzecz, jaką w życiu zrobiłam.
Jak mogłem zrobić coś takiego? Przepraszam, przepraszam. Pewnie to było trochę dziwne i zaskakujące, ale chciała tylko pomóc, prawda? Yuri chyba przesadza. Nie podnosi wzroku. Co jeśli nie uda się jej z tego otrząsnąć do końca popołudnia? Dobra, wiesz co? To co teraz robię będzie strasznie głupie, ale i tak to zrobię. Chwytam Yuri za rękę i liżę jej... Jak robiła to dziewczyna, to było urocze. Jak robi to chłopak, to nie jest urocze, ani trochę. Czy to naprawdę to zrobiłeś? Teraz jesteśmy kwita. Yuri patrzy na mnie, jakbym zrobił coś złego. Wiedziałem, że to będzie zły pomysł. Gdyby nie ten jaśminowy zapach, atmosfera byłaby teraz gęsta, że można byłoby ją kroić nożem. Ty jesteś dziwna. Ja po prostu starałem się uspokoić ciebie, robiąc to samo co ty, więc mówiąc, że jestem dziwny, sama jesteś dziwna. Yuri rechocze zawstydzona. Yuri nazywa mnie dziwnym? Nie mam pojęcia, jak na to odpowiedzieć. Ja też nie. Gdzie trzymasz bandaże? Naprawdę nie trzeba, to tylko małe skaleczenie. Patrz, już przestało krwawić. Widzę. Co za ulga. Napięcie szybko spada, oboje wracamy do pracy. Zauważam, jak Yuri tnie wstążkę, jakby było to powietrze. W międzyczasie kontynuuję robotę z kartkami. Gdy skończyliśmy przyczepiać kartki do wstążek, położyliśmy je wszędzie. Wygląda to dużo lepiej niż myślałem. Będzie z tego efektowna kurtyna. Wygląda świetnie. To był świetny pomysł, Yuri. Zobaczyłam kiedyś coś podobnego w internecie. Kolejne zadanie, co my mamy? Banner. Jedną rzeczy, o której mnie prosiła Yuri, był zestaw farb wodnych i tubek z różnymi kolorami farb, kolorowymi farbami, o. 6 kubków na każdy z kolorów. Za moment wrócę, dziękuję bardzo. O, przyniesiesz też trochę wody, żeby można było wyczyścić pędzel? Pamiętając o tym, co mówiła Yuri, biorę małe plastikowe kubki łazienkowe zamiast regularnych kubków z kuchni. Kładę je na talerzu i zanoszę do pokoju. Yuri? Wchodząc, zauważyłem, jak Yuri podwija rękaw. Twarz jest trochę zaczerwieniona. Nie jest ci za gorąco ani nic? Nie, ani trochę. Co ty zrobiłaś? Ona coś zrobiła. Co zrobiłaś, kobieto? Zajrzałaś do tej szafki, tak? Do której miałaś nie zaglądać? Okej. Okej. Chyba rozumiem. Co na nim napiszemy? Cóż, wolę zrobić ci niespodziankę. Skoro tak mówisz, po rozwinięciu papieru Yuri i ja siadamy po przeciwnych stronach kartki. Żeby sobie nie przeszkadzać, Yuri robi pędzel małe kropki różnych kolorów, aby służyły nam za wzór. Kiedy będziemy malować? Jak podstawówce. Malowanie banera za pomocą farb wodnych kojarzy mi się z zajęciami z plastyki. To całkiem odprężające. Infantylnie, okej. To całkiem fajna zabawa, nie uważasz? Tak. Jest fajnie. Cieszę się, że tak sądzisz. Yuri przestaje na chwilę malować i zaczyna nad czymś rozmyślać. Osobiście nie muszę robić szalonych rzeczy, żeby się dobrze bawić. I to jest bardzo dobra kobieta, bo niektóre kobiety właśnie wymagają ciągłych wrażeń, zaskakiwania i szaleństwa, żeby było miło i zabawnie. A niektóre kobiety po prostu potrzebują ciszy, spokoju i normalnych rzeczy, żeby się dobrze bawić. I to są właśnie bardzo dobre kobiety, moim zdaniem. Nawet nie musimy nigdzie wychodzić, to tym lepiej. Dla mojej postaci, bo jestem przecież odizolowanym człowiekiem. Mówię po prostu, spędzasz czas z innymi. Z innymi masz na myśli duże grono, czy małe, czyli paru przyjaciół? Nawet jeśli zajmujesz się czymś prostym, jak czytanie, nieważne jak jest...
Nieważne jest, jak dużo mówimy. Ważne jest samo spędzenie czasu z przyjaciółmi. No, i to jest bardzo dobre podejście. To jedyne, czego mi potrzeba do szczęścia. Tak mówisz? Nawet jeśli Yuri i ja jesteśmy bardzo różni, trochę ją rozumiem. Tak samo się czuję, jeśli chodzi o anime i gry, gdzie samo dzielenie się czymś, co lubię, potrafi mnie ucieszyć. No widzisz, a ja jeszcze bardziej się socjalizuję z naszą... nie protagonistką, z naszą Yuri, o, po prostu. Ja ją jeszcze chyba bardziej rozumiem niż ty. Yuri uśmiecha się lekko. Wiedziałam, że zrozumiesz. Yuri pochyla się nad banerem i chwyta za nieużywany pędzel. Ale ja robię to samo, co sprawia, że uderzamy się głowami. Oj, nie zdary malutkę. Yuri pochyla się do tyłu, a ja zaskoczony podnoszę ręce. Nic się nie stało? Nic mi nie jest. Po prostu się przestraszyłam. To wszystko. To nie twoja wina. Na twarzy Yuri i szyi pojawiają się plamy z farby. Tak niechcąc oblałam cię farbą. Wybacz, to moja wina. Pójdę po ręcznik. Wybiegam do łazienki i zanurzam ręcznik w gorącej wodzie. Wracam do pokoju i klękam przed Yuri. Ej, tutaj na obrazku ona źle wygląda. Nie podoba mi się. Wzięłam twarz i szyję Yuri ręcznikiem. Coś nie tak? Jest gorący? Nie spodziewałam się tego. Przepraszam. Kiedy już wytaram wszystkie plamy z farby, zaczynam wycofywać rękę. Ale nagle Yuri łapie za mój nadgarstek. Poczekaj. Jeszcze trochę. To takie przyjemne. Przytrzymuję ręcznik przyciśnięty do szyi Yuri. Zaczynam patrzeć mi w oczy. Ma taki sam wyraz twarzy jak podczas czytania swoich książek. Tak jakby ponownie zgubiła się w toku swoich myśli. Delikatnie oddycha, a jej usta są lekko otwarte. Co się dzieje? Kręci mi się w głowie, czy to przez ten zapach jak śminu? Dziwnie się czuję, gdy delikatne palce Yuri oplatają mój nadgarstek. Nagle jej twarz zdaje się być znacznie bliżej mojej, niż była chwilę temu. Yuri powoli odchyla się do tyłu. Chciała cię pocałować. Czemu ty tego nie zrobiłeś? To jest idealna okazja. Nic się nie stało. Czar nagle prysł. Yuri ponownie podnosi swój pędzel. Ej, wiesz co, wszystko zepsułeś. Ale już coraz bliżej jesteśmy. Już coraz bliżej. Ale jej ruchy są znacznie mniej dokładne, jakby nie mogła się skupić. Pozostajemy w ciszy, a ja staram się nie wspominać o tym, co się stało przed chwilą. Już dwie fajne sytuacje mieliśmy dzisiaj, bardzo dobrze. Chętnie sięgam po swój własny pędzel i również kontynuuję pracę. Wygląda nieźle. Wyszło lepiej niż myślałem. Mam pytanie, czy na początku gry Yuri też miała takie rumienie? Takie zarumione policzki, czy nie aż tak bardzo? Bo nie jestem pewny. Chyba nie aż tak. A teraz czas dodać napis, tak? Jeszcze nie. Najpierw musimy wyschnąć. To prawda, ale... czy nie zajmie to zbyt długo? Cóż... może na razie powinniśmy go zostawić do wyschnięcia, a jutro rano dorobimy napis. Myślę, że zdążę to zrobić w klasie zaraz przed rozpoczęciem festiwalu. Co ty myślisz? Dobry plan. Wspaniale. W takim razie wygląda to, że na dzisiaj skończyliśmy. Czy byś się cieszył, że już koniec? Czy nie miałem racji, myśląc, że miło spędziłeś czas? Po prostu się cieszę, że zdążyliśmy wszystko skończyć na czas. Rozumiem. Też się cieszę. Bałem się, że nie zdążymy. Muszę już iść, żeby przygotować obiad. A właśnie, może zostaniesz dłużej. Cóż... Yuri zaczyna rozmyślać. Myślę, że to byłoby bardzo nieodpowiedzialne z mojej strony, żeby wracała... żeby wracać do domu tak późno. No daj spokój! Wszyscy wiedzą, gdzie jesteś i spędzasz czas tylko ze mną. Przecież ci nie zrobię krzywdy. Sama chciałaś mnie przed chwilą pocałować i sama brałaś mój palec do ust. Zaczniemy. Więc co prędzej i ty masz nóż, nie ja, więc ty mi prędzej zrobisz krzywdę.
Chyba też miałem nadzieję, że skończymy... że skończymy wcześniej. To prawdopodobnie moja wina, Sorka, że tak powoli pracuję. Nie, to nie twoja wina. Wiesz, najważniejsze, że udało mi się wszystko skończyć, prawda? Tak, więc nie powinna być zawiedziona ani nic. Zabierając swoje rzeczy, Yuri wygląda na lekko smutką. Smutną, rozumiem dlaczego. Brzmiała tak, jakby rzadko miała okazję na spędzenie czasu z przyjaciółmi w ten sposób. Ale to wcale nie musi być ostatni raz. Odprowadzam ją do drzwi. Dziękuję ci za gościnę. Nie ma problemu, cieszę się, że mogłem pomóc. Daj znać, jeśli będziesz czegoś potrzebowała na jutro. Tak zrobię, a więc Yuri wygląda, jakby chciała coś powiedzieć. Do zobaczenia jutro. Poczekaj. Mówię to bez zastanowienia. Dzisiaj to, że zabrakło nam czasu, wcale nie jest problemem, bo możemy to powtórzyć. O, no i brawo, moja postać w końcu się wykazała czymś odważnym. Kiedy powiem te słowa, Yuri uśmiecha się nieśmiało. W każdym razie, wiesz, chodzi o to, że jesteś bardzo domyślny. Yuri robi krok w moją stronę i chwyta mnie za rękę. Lubię to w tobie. Cóż. Jak mam na to zareagować? Ja wiem, moi drodzy. A zanim zrobię cokolwiek, Yuri nagle odskakuje, no. Chociaż przytulić... Buziak w policzek. No i w tym momencie Sayori nam wszystko zniszczyła. No dobrze, moi drodzy, ale ja na razie wam dziękuję. Chciałbym, żeby resztę tej krępującej sytuacji jakoś spędzili wspólnie w następnym odcinku. Przepraszam, że się tak miotam, ale jak mówiłem, nagrywanie non-stop jest dla mnie trochę komplikujące, szczególnie teraz, jak muszę dużo mówić non-stop albo czytać dialogi, żeby nie było nudno. No ale tak, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i zachęcam do kolejnego odcinka, bo naprawdę będzie warto, będzie się tutaj działo naprawdę dużo. Adios!